Marcin Dubiel i Kacper Błoński na Fame 15. Rzymska klatka i No Limit? Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Gala Fame 15 zbliża się wielkimi krokami i codziennie otrzymujemy nowe, ciekawe informacje ze strony federacji. Ogłoszono już, że w oktagonie zobaczymy Tejkwana, Sariusa, Frania oraz Dubiela, a także to, że powróci klatka rzymska i co warto nadmienić, powrót ten będzie nie tylko na jedną walkę. W dniu dzisiejszym Fame ogłosiło kolejnego zawodnika, którym jest Kacper Błoński i nie ukrywali, że jego przeciwnikiem będzie Dubiel, dodając opis. Chyba wiecie, co to oznacza. Rewanż! Dobrze Cię znów widzieć, Kacper. A post ten skomentował Kacper Błoński w następujący sposób. Mówiłem, że nie będę już z nim walczył, ale chcę, żeby moje pojedynki wzbudzały emocje nie tylko w klatce. Marcin to jedna z niewielu osób, które podnoszą mi ciśnienie i po konferencjach z Fitlowersem czy Wardęgą stwierdziłem, że bez sensu brać kogoś do walki, jeśli nie mam do niego urazu. Niech to będzie prawdziwe show od początku do końca. Poprawię to, czego dokończył Alberto. Jak dobrze pamiętamy, panowie mieli już okazję skrzyżować rękawice i z tamtego starcia zwycięsko wyszedł Kacper Błoński. Jednak od tamtego pojedynku minęło już sporo czasu i panowie stoczyli kilka walk, nabierając doświadczenia. Co do samej walki, to ruszyła lawina komentarzy spekulujących, że owa walka miałaby się odbyć w klatce rzymskiej w formule No Tie Limit, które Fame już zapowiedział. Jeśli by do tego doszło, to mogłoby czekać nas mocno elektryzująca walka, bo jak dobrze wiadomo, panowie od zakończenia pierwszego Team X nie darzą się sympatią i w małej klatce rzymskiej mogłoby dojść do prawdziwej wojny między dawnymi kolegami. Standardowo dajcie znać, co myślicie o tej sytuacji, a jak materiał się spodobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji na kanale, a ja tymczasem się żegnam i do zobaczenia, a raczej do usłyszenia. Cześć!